40 dni po Środzie Popielcowej obchodzimy w kościele Niedzielę Palmową. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy przynosimy, tak jak lud jerozolimski, do kościołów nasze palmy, aby poświęcić je, aby przeżywać z radością jego triumfalny wjazd i aby otworzyć ostatni etap przed świętami Zmartwychwstania, Wielki Tydzień. Palmy te są bardzo, po pierwsze, piękne, a po drugie znaczące, bowiem po świętach wielkanocnych z tych palm robimy popiół, spalamy je, który następnego roku służy nam na kolejny czas Wielkiego Postu, by posypać nasze głowy popiołem, by przez śmierć dojść do chwały Zmartwychwstania razem z Jezusem. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Panią, niech mi Pani powie, odpowie na takie pytanie, jakie wydarzenie dzisiaj świętujemy w Kościele? No, Niedziela Palmowa. Niedziela Palmowa. Czy Pani może jest w stanie odpowiedzieć na kolejne pytanie, jakie to wydarzenie związane jest z Niedzielą Palmową? Po co tak naprawdę przynosimy palmy do Kościoła? No, po prostu na upamiętnienie śmierci, Zmartwychwstania Pana Jezusa. No właśnie, bo palma jest symbolem męczeństwa. Męczeństwa i Zmartwychwstania. I Zmartwychwstania. I dlatego też te palmy przynosimy. Dziękuję bardzo. Ja również. Jaką ma Pani piękną palmę? Tak. Sama Pani ją przygotowała? Nie, proszę księdza. Kupiona. Kupiłam. Bardzo, powiedzmy sobie, interesująca w formie. Jakie wydarzenie dzisiaj świętujemy w Kościele? A dzisiaj jest Niedziela Palmowa. Tak. Poświęcenie palemek. Poświęcenie palemek. A z jakim wydarzeniem z życia Pana Jezusa jest związana Niedziela Palmowa? Czy Pani kojarzy? Zmartwychwstaniem. Zmartwychwstanie, tak, bo palma jest też niewątpliwie symbolem nowego życia i zmartwychwstania. Ale dzisiaj, o czym będziemy czytać czy słyszeć w Ewangelii? A tego to nie wiem. Wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. I lud, który wita Go czym? Palemką. A no właśnie, palemką. A. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Dobiegł końca tegoroczny okres przygotowywań do świąt wielkanocnych. Przez cały ten czas 40 dni Wielkiego Postu, Kościół przypominał nam, jak ważny to czas, jaki jest to okres szczególnych łask i darów Bożych. Została w nim bowiem dana nam szansa powrotu do źródeł naszej wiary. Została nam dana szansa ponownego oczyszczenia.
ponownego powrotu do domu Ojca. Podczas tych długich 40 dni Słowo Boże było kierowane pod różną postacią i w różnych wydarzeniach do naszych serc. Przede wszystkim mam na myśli tutaj rekolekcje wielkopostne. Następnie podczas niedzielnych, pasyjnych kazań czy rozważań, a także przy okazji okolicznych, specjalnych nabożeństw. I oto dzisiaj, Wielki Czwartek, rozpoczyna się nowy dzień, nowy etap. Wchodzimy niejako w centrum wydarzeń naszej wiary. Dotykamy tych najważniejszych momentów z życia Pana Jezusa, Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Niezależnie od tego, czy ten czas 40 dni wykorzystaliśmy dobrze, czy gorzej, nadeszła godzina, w której to Kościół to, co zapowiadał, urzeczywistnia w swojej liturgii. A my stajemy się albo czynnymi uczestnikami tych wydarzeń, albo też stojącymi niejako z boku obserwatorami. Triduum, które przeżywamy, to punkt kulminacyjny kalendarza liturgicznego chrześcijan. To moment, na który tak naprawdę każdy z nas powinien czekać. A jeśli ktoś nie czekał na te święte 3 dni, to tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, już nic w roku kościelnym, w roku liturgicznym nie zasługuje na naszą uwagę i nasze skupienie tak właśnie jak te 3 święte dni. Wielki Czwartek, który dziś obchodzimy, to dzień szczególny. Szczególny z tego względu, że wspominamy w nim ustanowienie 2 sakramentów. Sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W tym też dniu, w każdym kościele katedralnym na świecie, gromadzą się księża, którzy pod przewodnictwem swojego biskupa sprawują mszę świętą krzyżma, podczas której odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. Jest to bardzo ważna msza, nie tylko dla księży, ale także dla nas wszystkich chrześcijan, z pewnego bardzo istotnego powodu szczegółu. Otóż podczas tej mszy świętej biskup dokonuje konsekracji krzyżma i poświęcenia oleju chorych. Krzyżmo, olej krzyżma, który tutaj możemy zobaczyć zawarty w formie tej ampuły, tego pojemnika, olej chryzmatis, towarzyszy nam podczas sakramentów. Sakramentu Chrztu Świętego, sakramentu bierzmowania. Niektórzy, jak księża, są namaszczani olejem Krzyżma Świętego podczas święceń prezbiteratów, święceń kapłańskich. Biskupi natomiast są namaszczani tym samym olejem podczas święceń biskupich. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w jakiś sposób olej ten świadczy o naszej tożsamości. Chryzma to nic innego jak z języka greckiego namaszczenie. Christis to olej. Christos czy Chrystos to Chrystus namaszczony. I stąd właśnie my bierzemy naszą nazwę, chrześcijanie. Drugim typem oleju, który ksiądz biskup będzie błogosławił, święcił podczas tej mszy świętej, to oleum infirmorum, olej chorych. To olej, który używany jest, dedykowany do wszystkich osób słabych i chorych, pragnących przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych. Te pojemniki, te ampuły ze świętymi olejami zostaną wniesione w procesji podczas tej mszy świętej przez diakonów do prezbiterium katedralnego. Tam ksiądz biskup dokona konsekracji olejów. One później po mszy świętej zostaną przeniesione do jednej z bocznych kaplic katedry, a stamtąd księża dziekani rozwiozą je w specjalnie przygotowanych mniejszych pojemnikach, ampułkach do swoich dekanatów, skąd też zostaną one rozprowadzone do wszystkich parafii w naszej diecezji. I taka sytuacja i taka droga jest wszystkich olejów świętych tego dnia w Wielki Czwartek w
całym katolickim świecie. Wielki Piątek w całym Kościele i w związku z tym też i w naszej parafii jest to dzień ciszy, dzień medytacji, dzień zadumy nad tym, co się wydarzyło w ofierze krzyża Jezusa Chrystusa. Dzisiaj towarzyszymy Panu Jezusowi jeszcze w ciemnicy, po liturgii Wielkiego Czwartku. Najświętszy sakrament został przeniesiony na ołtarz adoracji. U nas ten ołtarz adoracji oznacza początek, ale będzie też i kresem tej drogi miłości. Drogi miłości, która rozpoczęła się w momencie w Triduum Paschalnym Ostatniej Wieczerzy. Tu wczoraj sprawowaliśmy mszę świętą Wieczerzy Pańskiej, dokonywaliśmy obrzędu obmycia nóg. Pan Jezus teraz właśnie tu, zgodnie ze staropolskim zwyczajem, ciemnica, symbole męki pańskiej, wyeksponowany kogut, ten, który przypomina o zaparciu się świętego Piotra, ale to nie jest kres. To jest początek tej drogi, drogi, która przez krzyż. Dzisiaj o godzinie 15 będziemy odprawiać tutaj drogę krzyżową połączoną z koronką miłosierdzia, z koronką do Bożego Miłosierdzia, a potem liturgia męki pańskiej. Po liturgii męki pańskiej Pan Jezus zostanie przeniesiony do grobu. Po liturgii męki pańskiej Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie zostanie przeniesiony do grobu, który już jest przygotowany. Tu będzie wystawiona monstrancja. Tu będziemy go adorować. Tłem jest obraz przedstawiający nasz Kościół w wieńcu, bo tak naprawdę to, co dokonało się 2000 lat temu w Jerozolimie, dokonuje się nieustannie, dokonuje się tu i teraz. Jezus Chrystus umiera, umarł dla nas, dla naszego zbawienia. Stąd ten element w dekoracji grobu pańskiego, abyśmy pamiętali, że to nie tylko wspomnienie przeszłych wydarzeń, ale tu rozgrywa się rzeczywiście centralna tajemnica naszego życia. Ale ta droga miłości, wszystko bierze początek z miłości i zmierza do miłości. To hasło, które wybraliśmy, zaczerpnięte z Ojca Świętego Benedykta XVI, nie kończy się w grobie. Tylko po radosnym Alleluja, po ogłoszeniu całemu światu, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, kiedy zabije u nas groby, ta dekoracja, centrum oczywiście będzie skupione na ołtarzu, który będzie tonął w kwiatach, ale tam, gdzie teraz jest ciemnica, będzie następny obraz. Krata będzie przesłonięta białym płótnem. Nie będzie za nią już wizerunku cierpiącego Pana Jezusa. Za to będzie stał wielki puchar z winem, bochen chleba i tekst Pisma Świętego otwarty na drodze uczniów idących do Emaus. Tych, którzy rozpoznali Jezusa Chrystusa po łamaniu chleba, po tym, jak im wyjaśniał Pisma. Jezus Chrystus żyje, jest wśród nas i to, że celebrujemy te wielkie wydarzenie Jego życia, męki, śmierci, zmartwychwstania. Ostateczną racją jest to, że zmartwychwstał, że jest żywy, że jest w naszej wspólnocie i nas prowadzi. Rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, Niedzielą Palmową. Niedziela Palmowa to także Światowy Dzień Młodych. W tym roku młodzież naszej diecezji zgromadziła się 24 marca pod przewodnictwem księdza biskupa ordynariusza w Sieradzu, w parafii pod wezwaniem wszystkich świętych. Pomimo, że zewnętrznie pogoda nie była wcale wiosenna, ale bardzo zimowa, zjechało się mnóstwo młodych ludzi, którzy wspólnie manifestowali swoją wiarę, modlili się wraz ze swoim biskupem. Za nami Wielki Czwartek, Wielki Piątek, przed nami Wielka Sobota. To dzień tradycyjnego od rana błogosławieństwa pokarmów, które będziemy spożywali we Wielkanoc. Zachęcamy i przypominamy o dokonaniu tego obrzędu, o udaniu się do kościoła z tradycyjną święconką. Przypominamy, że to bycie nasze w kościele nie zastępuje ani liturgii Wielkiej Soboty, Wigilii Paschalnej, ani też naszej obecności w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w kościele. W naszych parafiach zapewne sprawowane będą liturgie Wigilii Paschalnej. Na pewno.
Bazylice Katedralnej pod przewodnictwem pasterza diecezji liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczyna się o godzinie 21:30 i kończy się procesją rezurekcyjną. Rozpoczniemy oktawę Wielkiej Nocy, która kończy się drugą niedzielą wielkanocną. Od roku 2000 poprzez ustanowienie przez Jana Pawła II tego dnia jest to święto Miłosierdzia Bożego. Zgodnie z objawieniami, które miała święta siostra Faustyna Kowalska, a które zapisane są w jej dzienniczku, wolą Pana Jezusa było to, aby właśnie ta niedziela, tydzień po Wielkanocy, była właśnie poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Wierzę w zmartwychwstanie ciała. W roku wiary te wszystkie prawdy, które wyznajemy w naszym pacierzowym wyznaniu wiary, czy kiedy w kościołach w czasie mszy świętej odmawiamy wierzę w Boga, w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego stają się czymś, co możemy określić słowem teraz. Teraz to się dzieje. Teraz Chrystus zmartwychwstał. Teraz tę tajemnicę przeżywamy. W Jerozolimie jest jedyny taki na całym świecie grób, pusty grób, gdzie nie ma ciała Jezusa Chrystusa. Grób, do którego pielgrzymują miliony ludzi z całego świata po nadzieję, bo kiedy dotykają pustej półki, na której w grobie było złożone ciało Jezusa Chrystusa, a tego ciała tam nie ma, bo Chrystus zmartwychwstał. Zanoszą pewnie modlitwy za siebie, za swoich bliskich, we wszystkich intencjach, których przyjeżdżają, ale przede wszystkim przyjeżdżają po nadzieję życia wiecznego. Po nadzieję, że to, w co wierzymy, faktycznie spełni się, bo tak Pan zapowiedział. I jako pierwszy zmartwychwstał, jako pierwszy pokazał nam drogę. My mamy Chrystusa naśladować. Ewangelia niedzieli wielkanocnej, niedzieli zmartwychwstania Pańskiego ukazuje nam to wydarzenie. Wydarzenie pustego grobu, a przy tym wydarzenie uczniów, którzy odkrywają, iż to, co było przez Chrystusa zapowiedziane, wypełniło się. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, najpierw Maria Magdalena udała się do grobu, zobaczyła kamień od grobu odsunięty. Pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Uczniowie więc wybiegli, by zobaczyć, jak spełniają się te opowiadania, które przed chwilą od niewiasty usłyszeli. A więc biegli obydwaj razem. Lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu, a kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na głowie Chrystusa, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. My też, jako uczniowie Jezusa, w święta wielkanocne jesteśmy zaproszeni do tego, by pobiec. Pobiec za Chrystusem. Uklęknąć przed pustym grobem, tak duchowo uwielbić zmartwychwstałego Pana, by uwierzyć. To słowo wiara jest kluczowe, bo nie da się matematycznie wyliczyć, arytmetycznie sprawdzić, biologicznie przeprowadzając eksperyment udowodnić. Trzeba uwierzyć, że grób jest pusty, że Chrystus zmartwychwstał. Ta wiara nie jest oparta na niczym. Świadkiem jest pusty grób. Ale można pusty grób zinterpretować różnie. Można w ogóle koło Chrystusa przejść różnie, nie zachwycić się Nim.
nie zobaczyć w nim Pana życia, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, ale potraktować jak mit, jak legendę, jak coś, co nie ma znaczenia dla człowieka. Postawa ucznia oznacza, że chcę Pana naśladować, to znaczy uwierzyć, a więc przyjąć Go do swojego serca, spotkać Go osobiście, spotkać Zmartwychwstałego i zaprosić Go do siebie tak, żeby On przemienił moje życie. To jest zmartwychwstanie. Kiedy ja zostawiam to, co moje, to, co być może mnie zniewalało, mój grzech, moją słabość, codzienne sytuacje, które nie były po Bożemu rozwiązywane. Ale jeżeli proszę Chrystusa, by wszedł w to wszystko, co tworzy moją rzeczywistość, może te problemy od razu nie znikną, ale z Nim, ze zmartwychwstałym Panem, one mają szansę nie tylko, że się rozwiązać, ale sprawić, że ja przechodząc przez te doświadczenia będę stawał się coraz bardziej do Chrystusa podobny. Szanowni widzowie, korzystam więc z okazji, by zachęcić was w czasie wielkanocnym, w czasie oktawy wielkanocnej, a więc pierwszego tygodnia, zaraz po świętach wielkanocnych, do tego, by zajrzeć do Pisma Świętego, do Ewangelii i wczytać się w te sceny, w których opisane jest ukazywanie się zmartwychwstałego Jezusa. Po co? Żeby pogłębić swoją wiarę, żeby ją karmić Bożym Słowem. A jednocześnie pragnę życzyć wszystkim widzom Włocławskiego Magazynu Katolickiego, by te święta w roku wiary były świętami wiary właśnie w to, że Bóg prawdziwie kocha człowieka, interesuje się nim, że nikogo nie zostawia samego, że właśnie zmartwychwstał po to, by każdemu z nas w biedzie, w trudności, w takim czy innym kłopocie dać nadzieję, nadzieję życia, nadzieję, która rozwija się i przekształca w miłość, a miłość wszystko może zwyciężyć. Błogosławionych świąt wielkanocnych.